Witam, z tej strony Krzysiek, Remont for You. Teraz tak, dzisiaj taki krótki filmik, wyjątkowo nie w łazience. Odnośnie szlifowania płytek, wycinania otworów w gresie, w glazurze i tak dalej. Padło tam parę pytań, dlatego prosi mnie nagrać filmik niż odpisywać, bo niestety nie mam na to czasu. Teraz tak, jeżeli chodzi o szlifowanie płytek, widzieliście przed chwilą filmik, jak sobie szlifujemy narożniki płytek. My mamy akurat taką tutaj maszynkę. To jest akurat Ruby, 1,20 m płytka wchodzi do niej, tak? Mamy już parę lat, no chyba ze 4 lata, także widzicie też, że jednak swoje chyba przeżyła, tak? Zarobiła na pewno na siebie kilkakrotnie. Co tu mogę powiedzieć o tej maszynce? Wybraliśmy ją dlatego, po pierwsze, 1,20 m to raczej już takie powoli wchodzą płytki, już wtedy wchodziły, takie, że tak powiem, standardy, tak? No już dzisiaj 1,20 m to jest taki wymiar często spotykany, 1,20 m na 60, 1,20 m na 1,20 m i tak dalej. Dlatego zdecydowałem się na tą maszynkę, jej zakup. I tyle, co mogę powiedzieć o niej. No, sprzęt sprawuje się dobrze, 4 lata nie mieliśmy z nią problemów, aczkolwiek tutaj już widać, że muszę ją wyregulować albo kupić nowe, że tak powiem, tutaj łożyska, czy tam te, nie wiem, te koła, tak, one są z plastiku i troszkę się wyrobiły. Będzie tam widać na filmie, że jak szlifuję, albo było widać, zależy, czy puszczę ten pierwszy, czy timelapsa wcześniej. Że ona na końcu upada, tak, że gdzieś tam po prostu jednak się skosuje i tak dalej, ale no jeżeli robicie cały czas na tej samej maszynce, no to można powiedzieć, że znacie ją jak własną kieszeń i dobrze wiecie, czego ona potrzebuje i tak dalej. Tarcza 250, my kupujemy jakieś tam alfy za nie wiem, stówę chyba, sprawują się dobrze. I teraz tak, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiej maszynki? Według mnie ważny jest wymiar, 1,20 m na 1,20 m. 1,20 m, przepraszam, długości, żeby wchodziła płytka. I druga rzecz, jaka jest według mnie bardzo, bardzo ważna, to jest możliwość uchylania tutaj tego silnika. Tak? Widzicie sobie. Tutaj blokuje się z tyłu takim pokrętłem. Jeżeli sobie docinacie płytkę, przykładowo tu mamy jakiś odpad, bierzecie sobie miareczkę, nie mam akurat przy sobie, mierzycie sobie na przykład tutaj. Tutaj, jeżeli macie dwa wymiary, tak, czy tam zaznaczacie ołówkiem, bierzecie, patrzycie, jest na kreseczce, jest kreska, blokujecie, jedziecie, tak? Nie ma problemu. Jeżeli chodzi o jakiś grubszy kamień, kamienia też nie tnie się jednostajnym takim ruchem z zamkniętą maszynką, tylko delikatnie przód, tył i ona i ten kamień po prostu, że tak powiem, ja tak od góry tnę, jeżeli mamy jakieś tam parapety kamienne czy coś, na przykład zdarzało się docinać i tak dalej. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą maszynkę. No według mnie sprzęt dobry, no nie mieliśmy z nią nigdy problemów. Poza tym, że gdzieś tam wiadomo, no to jest, mówię, no to jest już takie pourywane, tak, trochę tutaj rdzewieje, tam te łożyska już są nie takie jak powinny, ale mówię, no sprzęt ma 4 lata. Tutaj sobie wyspawaliśmy taką dostaweczkę akurat, no oryginalne te części są bardzo drogie, dlatego tutaj akurat kolega mój, z którym robiliśmy płytki, no to wpadł na pomysł, żeby to wyspawać, no i tak żeśmy sobie zrobili, tak? Także spokojnie można sobie coś takiego dorobić, ewentualnie nie trzeba oryginału kupować i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, narożniczki, jak widzieliście na filmie, pierwszego pewnie timelapsa puszczę, tak szlifujemy, ewentualnie, jeżeli nie mamy takiej maszynki, można użyć takiej tarczy. Widzicie? Wiecie, o co chodzi? Zakładacie sobie na fleksika. Nie będę już tutaj robił zadymy i pokazywał, jak to się robi, ale no analogicznie rzecz biorąc, no to samo, tylko szlifujecie sobie, że tak powiem, na sucho, tak? Jedziecie sobie tutaj w tą stronę. Widzicie, o co chodzi? Tnie zarąbiście, także ona jest nowa, już jedną taką żeśmy zaorali. Jest nowa, także tnie fajnie. Mówię, czym się różni ona od takiej zwykłej tarczy? Ano tym,
że ona ma taki właśnie tutaj naset diamentowy z jednej, z drugiej strony i to o wiele po prostu ułatwia sprawę cięcia. No to jest według mnie no genialny naprawdę wynalazek. No kosztuje też trochę, bo tam chyba powyżej 2,5 stówy czy nawet 3 stówy. Ale w momencie, kiedy na przykład ja ją zabieram, jeżeli są na przykład jakieś takie łazienki, gdzieś mamy jedną małą łazienkę, w remoncie jest załóżmy jeden pionowy narożnik, jakiś geberit, coś, żeby nie targać tej lochy, to po prostu biorę sobie tą, ona zawsze jest w skrzynce, czy tam gdzieś coś podciąć, podszlifować i tak dalej. No to jest super, tak? No, także jeżeli chodzi o samo wykańczanie narożników, no to używam takich tarcz. Tak? To jest akurat firma Dedra, jakby ktoś chciał, no nie wiem czy to może się komuś przyda, tak? Firma Dedra, to można kupić w Leroyu, chyba już nie ma, ale kiedyś było w Leroyu, teraz to jakieś tam są kondory czy coś, ale to nie wiem, nie próbowałem tych tarcz. Średnica 125, zakładamy na flexa, tutaj jest akurat gradacja, mamy tak 400, setka, wiadomo, im grubszy, tak jak papier ścierny, to tym więcej zbiera, ale też bardziej wyszczerbia. Do finiszów, no to używam tutaj takiej 400 i ona akurat, jeżeli chodzi o gres, ładnie sobie ten narożniczek możemy tutaj sobie wypucować. Tak, praktycznie robimy tak zwane cięcie nieoryginalne, nie ma problemu, szlifujemy, jest idealnie, tak. To ogólnie, to jest firma Ruby, tarcza, to jest 200 bodajże. Bardzo fajna, te są troszkę słabsze, ta lepiej zdziera, tak? Ale no niestety też jak to firma no jest trochę droższa, ale z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że naprawdę warto zainwestować, to jest 200, ona nie wyszczerpia tak jak tamta na przykład, jeżeli Dedrem akurat nie mam 200, ale jeżeli bym miał, to na pewno ta mniej wyszczerbia płytkę niż Dedra. Także to jest firma Ruby. Nie wiem, no kupuję takie tarcze, kupiłem na próbę kiedyś, sprawdziła się, to jest już chyba już, nie wiem, któraś z kolei, tak. Mocujemy je do takich zwykłych narzep, uchwytów na flexa, tak. Ważne, co ważne jest jeszcze, żeby po prostu mieć flexa z regulacją obrotów. My akurat takiego posiadamy, jeżeli nie musi być akurat akumulator, no wiadomo, że jest trochę droższy sprzęt niż zwykły taki na kabel, ale spokojnie na jakąś Makitę czy Boscha z regulacją obrotów spokojnie kupić je za jakieś 3,5 stówy. Według mnie no obroty regulowane są niezbędne tutaj przy takich pracach, tak. Po prostu no do cięcia na przykład otworów potrzebujecie większe, do szlifowania na przykład z grubnego potrzebujecie szybko obroty, a do polerowania już delikatnie, tak powiedzmy na jedyneczce sobie szlifujecie ładnie i wygładzacie to wszystko, tak. No tarcza do podcinania jakieś tam, do cięcia jakieś tam przy ścianie czy coś, to nawet nie będę pokazywał, to jest jakiś tam, nie wiem co to jest, a chyba flex. Tak, jakieś tam mówię, no nie musi być jakaś super droga i tak dalej. Dobra, teraz tak, cięcie otworów, czego ja używam. To są takie otwornice. Próbowaliśmy już wielu otwornic, powiem wam szczerze, i takie fajne srebrne były na wiertarkę, tak, jakiś tam uchwyt był do wiertarki, do tego super, ale powiem szczerze tak, kupiłem, to jest akurat Ruby, zestaw Dry Grass. To się dokładnie nazywa, możecie sobie wygooglać. I to jest na flexa do wycinania na sucho, tak? Tego nie polewamy wodą i tak dalej. Także to jest do wycinania na sucho. Jest przy tym trochę kurzu, ale powiedzmy, odkąd zacząłem używać tych koronek, powiedzmy, że no dla mnie genialne. Idzie szybko, zwłaszcza w takim twardym gresie, no bo tam ceramika to tak naprawdę, to nie wiem, no jak macie wiertło 10 tam, to możecie wiertłem widłowym nawet wywiercić jakiś tam otwór pod kinkiet czy coś, ale no w gresie no to już nie bardzo. Teraz tak, czym się różnią te od tych? W zasadzie to praktycznie niczym, tak? To jest firma Ruby, za tą dałem kiedyś 3,5 stówy. Okazało się, że u nas w hurtowni, w której się zaopatrujemy, można kupić podobne i to jest firma ProLine. Takie no spodnie na przykład mam, Lahti Pro, tutaj sobie możecie, czyli to jest firma Pro, ProLine, nie wiem czy ProLine, no nie wiem nawet jak to do końca. Ta kosztuje 3,5 stówy, ta kosztuje chyba z 80 czy 90 zł, czyli w cenie tej praktycznie macie prawie 4 takie.
otworów, no ta mi dłużej wytrzymała, ale powiedzmy sobie szczerze, jak kupicie cztery takie, no to ona na pewno przeżyje, one przeżyją na pewno jedną taką. Nie wiem, no tak podpowiadam, ja tak używam, według mnie, no jeżeli nie ma potrzeby, no ja nie przepłacam na przykład za takie rzeczy, bo po prostu wiadomo, że jak ktoś prowadzi działalność, no to też liczy się z jakimiś tam kosztami, które no nie obciążycie przecież tego, nie wiem, no klienta i tak dalej, to jest w waszej sprawie, tak? Musicie sobie to wliczyć. Materiały, wszystko w metry płytek. No i tak jak widzicie, no tutaj różne przeróżniste wielkości. Zaczynamy od 6 mm. To jest akurat dziesiąteczka. Też super idzie. Szlifujemy, wycinamy sobie na przykład pod jakieś kinkiety, pod jakieś tam w toalecie, pod papier toaletowy, tak? Mówię, zwłaszcza w gresie, bo tam w ceramice, no to mówię, wierpo, szóstka bez udaru i też pójdzie, tak? Ale w gresie, no to powiem szczerze, że no nie ma innej opcji. Próbowaliśmy różnych, te są naprawdę ok, na nich się zatrzymałem, nie eksperymentuję już dalej, chyba że jest coś lepszego, no to chętnie tam możecie podlinkować czy coś, albo wypowiedzieć się w komentarzu, jeżeli jesteście glazurnikami, czego wy używacie. Ja używam akurat tego, jest to dla mnie sprawdzony sposób i uważam, że nie ma potrzeby wydawać nie wiadomo ile na przykład na coś droższego, skoro jest tańsze, jest tak samo prawie dobre, tak powiedzmy. No i to tyle. Taki szybki dzisiaj vlog. Mam nadzieję, że to komuś też jest pomocne. Teraz tak, padło tam pytanie od kogoś na temat laserów, tak, jakie używam. No my mamy akurat tutaj Boscha. 3 płaszczyznowego, tak? Czyli dwa piony, jeden poziom. Słaba bateria jest, to jest jego wada. Po prostu ładuje baterię, jeden dzień chodzi, na drugi dzień już jest czerwona kropka. Nie wiem dlaczego. To jest stosunkowo nowy laser, mamy go chyba tam z 2 miesiące, czy z 3, tak? No to zaraz się pewnie wyłączy. No, widzisz, mówiłem, muszę kupić baterię. No, my używamy takiego laserka, to jest GLL-3-80, tak? 3 podejrzewam, że to są płaszczyzny, w których on rzuca. Co ciekawe, można go sobie tutaj na przykład tak zblokować i wtedy on, to jest fajna rzecz do skosów, tak? Jak sobie wyznaczacie. Wtedy on, co prawda mruga, ale możecie go ustawić sobie pod skos i tak dalej. Do niego w zestawie jest taka fajna jakby tabliczka czerwona, łatwo na niej widać laser, czyli gdzieś tam z magnesem można sobie gdzieś tam przyczepić do profila, jak poziomujecie sufit i tak dalej. No, mieliśmy takiego Dewalta 3-płaszczyznowego, ale powiem szczerze, nie wiem, ja chyba trafiłem jakiś wadliwy model. Po 3 miesiącach od zakupu poszedł na gwarancję, bo po prostu no, nie łapał poziomów, tak? Ustawiliśmy go w ten sposób, odznaczyliśmy sobie kreski, przestawiliśmy go w tą stronę, różnica 0,5 cm na przykład na pokoju 6x6 metrów, tak? No 0,5 cm, tak? No to mówię, na 3 metrach można powiedzieć, bo stał na środku. No to jest trochę nie bardzo. Poszedł na gwarancję, pierwszy raz na gwarancji to go chyba tylko wyczyścili. Poszedł drugi raz, naprawili go, faktycznie działał trochę, ale no nie wiem, co się z nim stało. Coś się kurczę, chyba jakiś wadliwy model trafiłem, bo ogólnie opinie na temat tych laserów Dewalta były bardzo dobre, ale niestety u mnie to się nie sprawdziło. Coś musiało być nie tak. No, ale za to jeszcze mam taki Dewalcik. Mam jeszcze drugi taki, który gdzieś tam też dostał strzała i nie trzyma pionów, ale ten kupiłem go praktycznie chyba z 10 lat temu. Jak dopiero zaczynałem przygodę, gdzieś tam po godzinach robiłem u kogoś urodziny i tak dalej, to sobie zaopatrywałem się w jakieś tam narzędzia. No i mówię, podstawowe narzędzie dla mnie to jest laser. I kupiłem go chyba za 800 zł ze statywem. 10 lat, działa do dziś, naprawdę jestem z niego mega zadowolony. Te nowe, one są tutaj, mają trochę inne wahadło, ale generalnie teraz to chyba kosztuje ten nowszy około tam 500, także według mnie, no jeżeli robicie takie rzeczy za żaden pieniądz, na początek można spokojnie tego użyć. Jeżeli glazura, no to do wyznaczania kątów podłogi i tak dalej, no to już potrzebna jest ta trzecia płaszczyzna. Ona naprawdę się przydaje, tak? Jeżeli coś mierzycie tam w salonie, chłopaki już wyszli płytkami z salonu, może tam nakręcę jakiś filmik, jak to wszystko wyszło, mówię, rzucamy sobie korytarz, nie ma problemu, tak, do wyznaczania jakichś tam kątów, poziomów i tak dalej, musi być ta trzecia płaszczyzna, znaczy no musi, no nie musi, no ale przydaje się bardzo, tak. No to tyle, także Dewalt taki mały, Bosch,
GLL 380. Tam ktoś pytał, to odpowiadam. No i tak to robię. No, widzieliście, jak szlifuję narożniki, widzieliście, jak wycinam otwory. Także no, mam nadzieję, że to było pomocne. Łazieneczkę sobie tutaj troszkę dzisiaj dziubnąłem, ale mówię, to szlifowanie jutro wrzucę może timelapsa, uda się może ten narożnik zrobić, dokończę tą ścianę czy coś. A w międzyczasie jeszcze grzejnik założyłem. Także nie nakręciłem tego w sumie, nie wiem, mogłem, ale tego nie zrobiłem. No, także jakoś tam sobie jutro powrzucam, posklejam te wszystkie filmiki. No i to na dzisiaj by było tyle, no, trochę takiego gadania. Fajnie, że się odzywacie w komentarzach. Cieszę się, że komuś tam pomagam, jestem przydatny. I tyle. Także do jutra. Trzymajcie się. Cześć.